również o zrównoważonym transporcie, bo to też jest kolejne wyzwanie. Mówić moglibyśmy o obwodnicy, która niebawem stanie się już faktem, za którą trzymamy oczywiście kciuki. Mówić moglibyśmy o tramwajach i wiele innych rzeczach. To akurat Państwo widzą Jezioro Krzywe, czyli to jezioro, które już niebawem będzie wyglądało zupełnie inaczej, a poza tym trzymamy kciuki, Panie Prezydencie, za ten całoroczny ośrodek szkoleniowy nad jeziorem, który ma szansę, miejmy nadzieję, powstać w Olsztynie, który jeszcze bardziej zaznaczy nas na tej rekreacyjnej mapie Polski. Skoro jesteśmy przy jeziorze, to za chwilę zabiorę Państwa nad Jezioro Długie i zabiorę Państwa nad to Jezioro Długie, nie mówiąc Krzywe, nieprzypadkowo. Dlatego, że wczoraj o godzinie, mniej więcej godzinie 9:00 wystartowali biegacze. Zgłaszali się mieszkańcy Olsztyna, którzy chcieli w nietypowy sposób uczcić ten jubileusz. Chcą przebiec 660 km. I biegają non-stop. Od rana do wieczora całą noc biegają i biegają rzeczywiście z poświęceniem. Klucz jest taką pałeczką sztafety, którą sobie przekazują. Ale może inaczej. Nie będę Państwu opowiadać. Połączmy się z Jeziorem Długim i zobaczmy, co się teraz tam dzieje. Szanowni Państwo, biegamy od wczoraj od 9 rano tutaj nad Jeziorem Długim. Do przebiegnięcia mamy w sumie 660 km, bo taki piękny jubileusz ma nasze miasto. Za nami ponad 33 godziny, prawie 400 km. Przed nami 260. Jeszcze cała noc i jutro cały dzień do godziny 15. Zapraszamy Państwa o każdej porze, na dowolnym dystansie, dowolnym tempem. Celebrujcie z nami te urodziny w taki właśnie aktywny sposób. Ten oto klucz to nasza pałeczka sztafetowa, którą sobie przekazujemy. To jest klucz do bram miasta, który jutro przekażemy Panu Prezydentowi. Widzimy się tu nad Jeziorem Długim, już tu po gali możecie zdjąć piękne krawaty, piękne kreacje i dołączyć do nas. Jeżeli nie dzisiaj, to przynajmniej jutro. Do zobaczenia. Chodźcie. I tak biegają, proszę Państwa, i brawa im się należą, zdecydowanie. To był Marcin Zaremski, którego jednym z pomysłodawców. On prosił, żeby przekazać Państwu, że nie tylko on sam tam biegnie, tylko rzeczywiście przyłączają się wszyscy. Nasza koleżanka redakcyjna, Natalia Karapuda, także biegnie, bo to jest taka zdeklarowana biegaczka. Wylosowała niestety godzinę trzecią nad ranem. W redakcji trwał popłoch, który z operatorów będzie jej towarzyszył i dokumentował to wydarzenie, ale na pewno ktoś będzie i ktoś z Natalią dzisiaj się jej wyśpi, ponieważ będzie dokumentował, jak ono biegnie. A to już jest, proszę Państwa, jezioro Długie za mnie i przyznają Państwo, że to są takie obrazki, które chwytają za serce każdego lokalnego patrioty. Za moment uroczysta sesja Rady Miasta, ale jeszcze jedna rzecz o obchodach, którą muszę Państwu opowiedzieć. Jeśli Państwo się zdecydują pobiec jutro, to super, fantastycznie, natomiast myślę, że wszyscy powinniśmy się jutro o godzinie 11 pojawić w katedrze Świętego Jakuba. Wtedy uroczysta msza o godzinie 11 za miasto. Przypominam Państwu, uroczysta niedzielna msza jubileuszowa. Teraz kolejny element tych jubileuszowych obchodów. Uroczysta sesja Rady Miasta. Powiedziałam Państwu, że powiększy się dziś grono honorowych obywateli Olsztyna, zatem zapraszam na scenę chór Cantabile. Dziewczęcy chór Cantabile, działający przy Państwowej Szkole Muzycznej w Olsztynie od roku 90. I od początku ten zespół prowadzi Agata Wilińska, absolwentka dyrygentury choralnej Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Szanowni Państwo, chór koncertuje w kraju, za granicą, prezentuje utwory muzyczne a cappella, także dzieła wokalno-instrumentalne. Zresztą mieli Państwo próbkę ich możliwości. Dziś mogli Państwo ją usłyszeć w foyer Filharmonii. Jak Państwo widzą, to jest bardzo, bardzo zróżnicowany repertuar. Zresztą dziewczęta nam będą dziś towarzyszyć. Ujawienie się ponownie na tej scenie, a potem i przejęcie pałeczki. Nie mówić z pałeczką sztafetową, bo ta jest na długim. Poproszę o poprowadzenie uroczystej sesji Rady Miasta. Proszę wszystkich o powstanie. Sztanda Rady Miasta prowadzić. Thank you.
44. uroczystą sesję Rady Miasta Olsztyna. W imieniu Rady Miasta Olsztyna, prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, serdecznie witam wszystkich zgromadzonych tutaj gości, a w szczególności osoby, którym Rada Miasta Olsztyna w tym roku nadała godność honorowego obywatela Olsztyna, panów profesorów Bogdana Kuszczaka oraz Stanisława Oszczaka. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że w dniu tak wyjątkowym, z okazji 660-lecia nadania Olsztynowi praw miejskich, po blisko 3-letniej przerwie spotykamy się, aby nadać jakże zaszczytny tytuł honorowego obywatelstwa Olsztyna. W dniu 23 października bieżącego roku, w uznaniu szczególnych zasług i wybitnych osiągnięć, Rada Miasta podjęła dwie uchwały w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Olsztyna panu profesorowi Bogdanowi Kuszczakowi oraz panu profesorowi Stanisławowi Oszczakowi. W tym dniu panowie dołączyli do szacownego grona 24 honorowych obywateli naszego miasta. Wielu z najznamienitszych obywateli zaszczyciło nas dziś swoją obecnością. Szanowni Państwo, zwracam się teraz do radnych. W dniu wczorajszym, 25 października bieżącego roku, naszą społeczność obiegła tragiczna wiadomość. Zmarł po ciężkiej chorobie ksiądz infuat Julian Żołnierkiewicz, honorowy obywatel Olsztyna. W tym roku również odszedł przyjaciel miasta, Georg Dietrich. Na tej uroczystej sesji Rady Miasta uczcijmy ich pamięć oraz pamięć wszystkich honorowych obywateli Olsztyna, którzy odeszli. Proszę o minutę ciszy. Na pana Piotra Grzymowicza. Proszę o prezentację laudacji pana profesora Bogdana Kuszczaka. Pedagog, aktor, reżyser, człowiek teatru. Profesor Bogdan Kuszczak karierę artystyczną zaczynał w 1953 roku w Teatralnym Zespole Amatorskim w Zalewie. W 1960 roku kończył Wydział Reżyserski Teatrów Niezawodowych, a w 1967 roku Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. I w tym samym roku zdał egzamin państwowy reżyserów dramatu. W 1959 roku zaangażował się w działalność pantomimy olsztyńskiej Regionalnego Teatru Amatorskiego Głuchoniemych. Profesor został kierownikiem artystycznym instytucji, a następnie przez 30 lat był jej dyrektorem i twórcą największych spektakli. Od 1971 roku był dyrektorem pantomimy olsztyńskiej, która była ewenementem na światową skalę. Jeszcze nigdy nikt w historii nie nauczył niesłyszących pracy z muzyką. Pantomima działała jako scena teatru imienia Stefana Jaracza i w tym związku powstały najwybitniejsze widowiska. Równolegle z pracą artystyczną profesor prowadził pracę pedagogiczną. Jest profesorem nadzwyczajnym, jedynym w Polsce specjalistą od pracy aktora z maską. Pomimo tego, że wykładał m.in. w Łodzi i Białymstoku, ściśle związany był z Olsztynem. Przez 15 lat wykładał edukację teatralną, najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej, potem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Był aktorem teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Reżyserował Żywoty Świętych w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Obrazowywał konwencję teatru maski do spektaklu Kartoteka Różewicza. W swoim dorobku ma 22 przedstawienia autorskie oraz 8 filmów i widowisk telewizyjnych. Był autorem 120 realizacji scenicznych, autorskich, reżyserskich i choreograficznych.
Zaraz udzielę głosu panu profesorowi. Teraz odczytam akt nadania honorowego profesora Olsztyna, a brzmi on tak. Niechaj wszelkowsze czasy wiadomym będzie, że badająca naszym drogę z przyzwoleniem jego obywateli, zgromadzona dnia 23 października 2013 roku Rada Miasta, po rozłożeniu wszelkich okoliczności, uchwałą opatrzoną numerem 43/737/13 nadała panu Bogdanowi Błuszczakowi honorowe obywatelstwo Olsztyna, co niniejszym dokumentem poświadczam, jego przyjęcie przez tak zacną, godną szacunku osobę jest dla nas, obywateli Grodu nad Płyną, wielkim zaszczytem. Podpisano prezydent miasta Olsztyna Grzymowicz, przewodniczący Rady Miasta Miasta. Dokładnie 60 lat temu. 15 lipca przybyłem. Trochę mi ówczesne władze pomogły, że mam być tu, a nie gdzie indziej. Przybyłem ze Śląska Dolnego i zamieszkałem najpierw w Morągu, potem przeniesiono mnie do Zalewa. I tam, żeby nie oszaleć, zająłem się robieniem teatru. Coś trzeba robić. I tak przeżyło się to, co się przeżyło w tych latach. A kto te lata pamięta, to i mówić nie trzeba. Każdy przeżył na swój sposób. Myśmy się dzielili na ludzi, którzy siedzieli, siedzą albo siedzieć będą. Proszę Państwa, ja po przeżyciach i po zdarzeniach liceum na Śląsku w mieście Waszkowie zostałem zakwalifikowany do tych, co siedzieć będą. Czekałem na swoją kolej, ale był październik polski, środkowoeuropejski. I ja otrzymałem możliwość trafienia na wyższą uczelnię. Co ja wybrałem? Wybrałem teatr. Właściwie nie wybrałem. Niechcący się tam dostałem. Przez przypadek. I tak zostałem w teatrze. Kiedy przybyłem do Olsztyna, ówczesny dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury powiedział, ja wezmę pana do roboty. Pod jednym warunkiem. Ja tu mam grupę głuchych, których pan, którzy chcą mieć teatr, a ja potrzebuję kogoś, kto ten teatr poprowadzi. Oczywiście ja chciałem zostać dyrektorem Teatru Narodowego. I gdybym pozostał w tym postanowieniu, Haruszkiewicz by nigdy nie został dyrektorem Teatru Narodowego. Miałem świetnych pedagogów, znakomitych w szkole teatralnej, nie tylko, którzy mi powiedzieli, a po jakiego diabła ci teatr? Teatrów to na świecie, w Olsztynie, w Polsce jest 1000, w Polsce 100. Zginiesz. Kto się będzie tobą interesował? Jeżeli przyjmiesz
zaczniesz serio ich traktować poważnie jako artystę, będziesz jedyny na świecie. I tak się stało. Potraktowałem ich jako artystę poważnie i mówię, czyńmy dobry teatr. Ale proszę Państwa, Olsztyn miał, kiedy ja przyszedłem, miał 35 tysięcy. W 89 miał już 60. Znaleźli się ludzie wspaniali, ale i małostkowi. Władysław Jarczewski odszedł z Wojewódzkiego Domu Kultury. Przyszedł pan magister, którego nazwiska nie powiem, bo nic to przecie do rzeczy nie przyda. I powiedział, zaczął głosić, że ja na Bóg chcę robić karierę. I należy mnie wyrzucić. No i wyrzucił. Zajął się mną dyrektor Aleksander Ser, dał mi na chleb i etat i pozwolił mi dalej prowadzić ten teatr. Nie szkodzi się. Ale nie szkodzi. W 68 roku znowu, wiecie Państwo, były pewne wypadki marcowe. Pewne władze w pewnym domu powiedziały Puszczak, ty idź. I się wyprowadź z Olsztyna na 2 lata, a po 2 latach mi cię ściągnie. Wtedy ja powiedziałem, ja poczekam 2 lata, aż was zdejmą. Ja się strasznie naraziłem wczesnym władzom, ale przetrwałem 2 lata. Zrobiłem przedstawienie pod tytułem Kaprysy, które, proszę Państwa, zwiedziło 20 krajów świata. Oto głusi artyści, ci amatorzy, robotnicy, raptem osiągnęli szczyty sztuki przy pomocy wielu innych znakomitych artystów, scenografów, kompozytorów, którzy przyłączyli się do tego. I tak zwiedziliśmy, proszę Państwa, od Chicago po Tajwan, od Koła Podbiegunowo w Rowaniemi, po Saharę, 20 krajów. Czym? Niby ktoś powie za darmo. Ale trzeba było się 10 lat uczyć tego teatru i tych ludzi. A potem szło dobrze. W 89 roku, 90, odszedłem z teatru. Po 4 latach nieobecności mojej zgłosił się do mnie pan Dietrich i mówi, będę miał 70-lecie z moim urodzin. Chcę, żeby olsztyńska pantomima na moich urodzinach zagrała Apokalipsę Świętego Jana. Ja mówię, ale ja nie mam już zespołu, ja nie mam... Musi. Poparł go ksiądz arcybiskup. Wymuszono mi, ogłosiłem głuchym, że trzeba się spotkać. Spotkaliśmy się. Kazałem im na próbę zagrać przedstawienie i wyobraźcie sobie Państwo, po 4 latach, które weszli na scenę, zagrali bezbłędnie. Odpowiedziałem, to ja pojadę. Pojadę. Co było dalej, to było to już w życiorysie, gdzie byłem, z kim pracowałem, nie będę tego opowiadał. Pan prezydent pozwolił mi mówić 6 minut. Pracy minuta na 10 lat. Proszę Państwa, ja przede wszystkim... Aha, jeszcze na zakończenie. Anegdotycznie. Proszę Państwa, obchodziłem 40-lecie. Tak, poczty artystyczne. Wczesny prezydent Rzeński pyta się, a co byś chciał na jubileusz? Może order? Mam dużo. Nie chcę. To może wymieniać.
byś ty chciał? No, trzeba coś na jubileusz dać. Ja mówię, jest działka na Lekuzach, chcę sadzić kwiaty. Wyobraźcie sobie Państwo, była to piękna nagroda. Dostałem pismo, że przydzielam tą działkę na 10 lat, żebym uprawiał kwiaty. Świetnie! Ale był jeszcze jeden dowcipny człowiek. Krzysiu dał krzewić. Nie przyjąłem orderów żadnych. Krzysiu wręczył mi order. Koronę bez oru. Podziękowałem mu satyrą. Jeszcze jedna nagroda artystyczna, najpiękniejsza, było i mnie. Na festiwalu w Opolu zagrałem Żywoty Świętych, które były tu prezentowane. I od studentów, widzów otrzymałem nagrodę. Worek świeżego powietrza. A był to 80. rok. Dodatek do worka powietrza. Proszę o prezentację laudacji pana profesora Stanisława Oszczaka. W 1969 roku odebrał już dyplom doktora nauk fizycznych. W tym samym roku trafił do Olsztyna, gdzie pracował na stanowisku adiunkta. Był współtwórcą i pierwszym dyrektorem olsztyńskiego planetarium lotów kosmicznych. W tamtych czasach miesięcznie pod planetarium podjeżdżało 400 habitatów. W pierwszym roku istnienia odwiedziło je 200 tysięcy osób. W latach 70. profesor wyjechał do Stanów Zjednoczonych na staż na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. To był dopiero początek międzynarodowych doświadczeń. W 1981 roku Stanisław Oszczak ruszył do Bagdadu. Trasę przemierzył swoim polonezem. Zajęło mu to 8 dni. W Bagdadzie przeżył naloty i bombardowania. Potem już było nieco spokojnie. Starszy w Brukseli, wykładał w Kambodży, tworzył niesystemu nawigacji na lotnisku w Abu Dhabi, rurociągów w Emiratach Arabskich. W końcu w 2000 roku stworzył katedrę do lotnictwa satelitarnej i nawigacji w Olsztynie. To była absolutnie praca u podstaw i od podstaw, bo katedra musiała się zmieścić w danym budynku stolarni. A to była pierwsza tego typu katedra w Polsce. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to nie jedyna uczelnia, z jaką związany jest profesor Stanisław Oszczak. Współpracuje też z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Turkinie. Jest profesorem z Wydziału Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Ordeny Odrodzenia Polski i Krzyżem Kawalerskim. Na pytanie, czy bardziej związany jest z Ziemią czy z powietrzem, odpowiada, że zajmuje się wykorzystaniem technik kosmicznych na Ziemi.
pozwolę sobie również odczytać akt nadania honorowego poselstwa Olsztyna. Niechaj wszelko wszeczasy wiadomo będzie, że władająca naszym drogiem z przyzwolenia jego obywateli zgromadzona dnia 23 października 2013 roku Rada Miasta po rozważeniu wszelkich okoliczności uchwałą opatrzoną numer 43/738/13 nadała panu Stanisławowi Oszczakowi honorowe obywatelstwo Olsztyna, co niniejszym dokumentem poświadczamy. Jego przyjęcie przez tak zacną, godną szacunku osobę jest dla nas, obywateli drogi nad rzeką Łyną, wielkim zaszczytem. Podpisano prezydent Olsztyna Grzymowicz, przewodniczący Rady Miasta Jan Kornowski. Oraz panu profesorowi Ryszardowi Góreckiemu za stworzenie warunków,
do realizacji naszych naukowych marzeń i idei. Na koniec, proszę Państwa, sercem dziękuję mojej wspaniałej rodzinie, żołnierzowi, dzieciom i Bartkowi, Kasi Zimmerze, Henrykiem oraz wnukom o pięknej Helence, Erykowi, za wielkoduszne tolerowanie mojej obecności na ziemi, kiedy przebywałem w niebie. Dziękuję. Zamykam 44. uroczystą sesję miasta Olsztyna.